Tym razem jesteśmy na stoisku firmy Balex Metal. Jest z nami pan Adam. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, witam serdecznie. Za nami jest, jak widzicie, przepiękna panorama gór, panorama Bieszczad, jest to Arłamów. A nieprzypadkowo po naszej prawej jest tak samo panorama, natomiast jest to blachodachówka, której producentem jest firma Balex Metal. Tak, zgadza się. Jest to dachówka modułowa, która w naszej ofercie jest już od kilku lat. Posiada unikalny system dedykowanych obróbek. No i jest najlepszym produktem na rynku. Jasna sprawa. Natomiast jest odzwierciedleniem tak zwanego kształtu tak zwanej dachówki suwakowej, czyli taki format blachy modułowej, tak? Tak, jest to dachówka modułowa, którą można modułowo montować do dachu z dedykowanymi obróbkami. Mamy niesamowite gorąco dzisiaj, niesamowicie wysokie temperatury, a jak wysokie temperatury, to firma Balex Metal, tak się składa, też jest producentem, tak powiem, płyt warstwowej Termano, która właśnie odpowiada za niewpuszczanie ciepła na poddasze, czyli w połączeniu płyty Termano z blachodachówką Panoramą mamy niesamowity komfort, jeżeli chodzi o życie na poddaszu, tak? Na poddaszu nie tylko, płyty izolacyjne PIR typu Termano to są płyty, które można stosować oczywiście na dachach, w układach nakrokwiowych, podkrokwiowych, międzykrokwiowych, na dachach płaskich, na elewacjach, jak w ścianach trójwarstwowych oraz na posadzkach i do cieplenia fundamentu. Najlepszą cechą termoizolacji Termano jest to, że charakteryzuje się jedną z najlepszych izolacyjności cieplnej, lambda na poziomie 0,23, starzeniowa, czyli utrzymująca swoje parametry przez dziesiątki lat. Niewrażliwość zupełna na żadne czynniki organiczne, w przypadku dachu żadna kuna nam nie wejdzie, także same zalety. Super, czyli jak się okazuje, Balex Metal to nie tylko poddasza, ale też izolacja całego domu, a przede wszystkim, o czym wspomniał pan Adam, bardzo ważna ochrona przed gryzoniami, zwłaszcza przed kunami, które potrafią zrobić spustoszenie całego dachu, całego poddasza. Dzięki bardzo. Jeszcze takie zadam pytanie na koniec, bo firma Balex Metal jest nad morza, z północy. Już nie tylko. Posiadamy dwie fabryki, jedną w Tomaszowie Mazowieckim, drugą faktycznie nad morzem w Bolszewie. Także mamy oddziały produkcyjne pod Wrocławiem. Zaraz otworzymy kolejny w Pustkowie. Fabrykę w Broczeni na Łotwie oraz fabrykę w Żylinie na Słowacji. Ale tak, oryginalnie pochodzimy z Kaszub, stamtąd się wywodzimy. Stąd moje pytanie następne. Jak podoba się w Bieszczadach, w naszych terenach? Do Bieszczad zawsze chętnie wracam, zawsze są piękne góry, bardzo, w ogóle ten widok wczoraj gwiazd był niesamowity i dla tego widoku i tych pięknych widoków gór, które są za nami, warto zawsze wracać. Bardzo dziękujemy za rozmowę, dziękujemy.